Witam Was tutaj, cześć, witam znowu i zapraszam Was już na ostatnią ankietę na moim kanale. Czemu ostatnią? Bo YouTube usuwa tą opcję i dokładnie w piątek albo w sobotę już się kończy możliwość robienia ankiet. Smutne? W przyszłości będę mógł to robić zupełnie w inny sposób, ale mniejsza z tym. Jak możecie się domyślać, po co jest ta ankieta? No bo nowy scenariusz. Ostatni już skończyliśmy ponad 2 czy 3 tygodnie temu, co jest dawno. Dlatego czas na nowy scenariusz. Mamy aż 5 do wyboru. Głosujecie standardowo w ankiecie. Głosowanie odbywa się do piątku lub do momentu, kiedy YouTube mi wyłączy tę możliwość ankietowania, więc jak najszybciej wybierajcie swoje odpowiedzi. Będziecie mieli podgląd, jak wygląda miasto, jak mniej więcej wyglądają też jego mapy i tak dalej. No i też ile jest wjazdów z autostrad i tak dalej. Także to będziecie za chwilę zobaczycie sobie. Także tak, mamy pierwsze miejsce, to już mieliśmy. Także kraina Tornad, to jest nasze coś. Natural Disaster, czyli jakieś tornada, jakieś takie inne zabawki. No na pewno byłoby coś ciekawego. Dalej jak patrzymy sobie, tutaj mamy... Nie możemy zejść poniżej 30 tysięcy. To jest jedyny warunek podażki, czyli właściwie tu trudno to zrobić. Ale może czymś, nie wiem. Dalej mamy tutaj warunki zwycięstwa. Osiągnij 150 tysięcy ludzi. Wow. To trochę dużo. Bardzo dużo. 20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maksymalną długość życia. Nie wiem jak to zrobić, ale niech będzie. Stan konta powyżej miliona. Okej. Okay. To tak da się łatwo zrobić, tak? Jak się jakiś postawi kampus, parki czy industrie, jeśli będą pieniądze. Ale 150 tysięcy mieszkańców? No nieźle. Nie mam połączeń pociągowych. Kiepsko jest, w sensie ogólnie złoże naturalne to tak jest mniej więcej podobne, trochę tego wszystkiego jest mało, niedużo. Dobrze, że jest dużo lasów. No i powierzchnia odpowiednia pod zabudowę to jest 81%. Czyli jak widzimy tutaj na mapie mamy już miasto jedno zbudowane na środku, od którego zaczynamy całą rozgrywkę. Ale na minus jest to, że mamy podłączone dwie autostrady, kolejna jest trochę dalej, ona jest tutaj, jest więc trzeba do niej dotrzeć. Pociągów nie ma, statki są daleko i trzeba się dokopać do tego. Także no takie coś i mało surowców ogólnie, wszędzie jest tylko ewentualne rolnictwo, no i głównie to lasy. Także byłby przemysł rolniczy, no i zobaczmy sobie jeszcze oczywiście drugi mam teraz przemysł. No i rybny oczywiście też by tutaj się rozwijał. Także tak wygląda kraina Tornad, jeżeli chcecie no to kliknijcie krainę Tornad w ankiecie. Przechodzimy do drugiej możliwej opcji, to nie jest to. To jest tereny powodziowe, no i głosujcie w ankiecie, jeżeli to chcecie oczywiście na tereny powodziowe. No i co my tu mamy? Mamy parę ciekawych rzeczy, bo tak, warunki porażki. Spełnij dowolny z warunków, no oczywiście. Zdobądź co najmniej 5 kafelków obszaru miasta. Okej, czyli nie możemy kupić dużo kafelków. Aha, czyli możemy być tylko na 4 kafelkach. No to mało, bym powiedział. Dalej, stan konta poniżej 0, no to kiepsko. Populacja po jednym tygodniu poniżej 1, też niedobrze. Po 15 tygodniach, jeżeli nie będziemy mieli nikogo w mieście, to też jest kiepsko. I jeżeli rozegramy... I warunki zwycięstwa są w teorii proste, 120 tygodni w grze. Ale jeżeli rozumiem, to tutaj ten napis tereny powodziowe, to tu jest jakiś maksymalny kataklizm, się pewnie będzie dziać w tym mieście. Po prostu pewnie wszystko będzie walić, różne tornada. No to widzę, że to jest dosyć duże przetrwanie w tym mieście. Może nie być łatwo. No dobra, to taka bardzo z wyzwaniem. No tutaj oczywiście nie mamy zbyt dużo połączeń, bo nie mamy ani statków, ani pociągów w teorii. Jest oczywiście autostrada, nie ma ropy. Jest kamienia trochę, no i po dalszych surowców to jest mniej więcej podobno 76% na populację. Zobaczmy jak to sobie wygląda. Jak widzimy na początku nie mamy żadnego miasta, co też nas sprowadza do tego, że mamy tylko dwie autostrady wjazdowe. Czyli ogólnie to jest miasto tylko typowe do przetrwania tych katastrof. No i dalej jak sobie popatrzymy, tutaj ten nurt rzeczny, on tak zupełnie nieprzewidywanie tutaj może tak być. Jestem przekonany, że jakieś meteory muszą tam walnąć tamto jeziorko i nas tutaj mocno, no, zabrać nam tą możliwość mieszania, więc trzeba byłoby się tutaj w górach gdzieś schronić, to jest pewnie pierwsza z opcji, jaką trzeba byłoby zrobić, ale tam pewnie i tak coś by się na pewno działo, no i oczywiście też bez przesady, byśmy coś wymyślili, żeby tutaj jakoś przeżyć. Co do surowców, sobie zobaczmy jak to wygląda. Surowce są dosyć ładne, no, tutaj niedaleko jest trochę, w górach byśmy mogli coś kopać, no i żyzne rejony oczywiście. No dobra.
Scenariusz dla robiących wyzwania, w których ścigasz się z czasem, aby ocalić swoje miasto, więc jeśli chcecie takie miasto zobaczyć, jak w nie gramy, to jest to opcja tereny powodziowe. To jest nie druga opcja, jeżeli mi się dobrze wydaje, znaczy mi się dobrze wydaje. Kolejna opcja w naszym tutaj głosowaniu to jest wyspiarski klimat. No i tak, jak widzimy, mamy mało surowców od razu na początku, bo nie mamy, mamy tylko rolnictwo i drzewka. Okej, okay, dużo wody, bo tu właściwie jest tylko woda. Tropikalna powierzchnia odpowiednia pod zabudowę 21%. Mało. To jest takie las wyspas, bym to nazwał raczej. No nie mam pociągów, niestety mamy tylko statki, samoloty. Tylko że na samoloty to tu jest mało miejsca, bo tam są bardzo małe wyspy. Już kiedyś graliśmy ten scenariusz, nie udało się go wygrać. Autostrady. No i tak. Zbuduj miasto na archipelagu złożonym z wielu małych wysp. Czy poradzisz sobie z falami tsunami, które zagrażają tym terenom? Średnia trudność. Ja ci dam średnią trudność, to jest jedna z wyższych. Warunki porażki. Spełnij dowolne z warunków. Stan konta poniżej 0, to bardzo jest łatwe, tylko tak powiem. I 15 tygodni w grze i jeden, mniej niż jeden ludzi mieszkających, to też jest bardzo łatwe. Warunki zwycięstwa. Osiągnij populację powyżej 100 tysięcy, co jest bardzo trudne na tak... Tu właściwie każda wyspa musi być zabudowana, żeby coś takiego osiągnąć. I średni poziom zdrowia obywateli ponad 20%. To też jest bardzo ciekawe. Nie wiem, zupełnie nie wiem, o co chodzi. Także tak to wygląda. Zobaczmy sobie, jak wygląda miasto. Jak widzimy na załączonym obrazku, mamy dużo archipelagów, ale co jest najważniejsze, mamy tylko dwie autostrady wjazdowe. Tutaj jest z węzłem. Ja to mówię, tutaj nie ma bezpiecznego miejsca, żeby się uchronić przed tsunami. Tu już mogę powiedzieć na samym starcie. One nachodzą ze wszystkich stron. Ale poza tym, naprawdę to jest przepiękne miejsce na budowę. Tam mamy jakieś już większe rejony i tak dalej. Ale ogólnie to całkiem ciekawe, bo oczywiście byśmy sobie poszli jakieś większe wysepki, bo tu właściwie trzeba co najmniej 100% wykorzystać tego. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak jest z surowcami, to tak, tutaj jest kiepsko ze surowcami. Czytaj, wszędzie jest właściwie las. Farming tutaj nie istnieje w teorii. Może gdzieś pod tym, ale wątpię. Także tutaj to byłby naprawdę przemysł leśny. Teraz jeśli jesteście ciekawi, tak, są też ryby i głównie tutaj też powinniśmy poszli w ryby, bo tutaj nie ma innego co łowić. Trzeba by trochę pokręcić tyle gruntem, bo tutaj ta woda stoi, ona nie płynie tutaj nigdzie, bo gdzie ona ma płynąć, prawda? Także tak to wygląda, jak widzicie, wszystko ładnie, głównie skorupiaki, no i trochę też jest z tego co widzimy sandeli, ale głównie skorupiaki. Dobra, lecimy dalej. Także tak wygląda wyspiarski klimat. Jeżeli chcecie, żebyśmy w niego grali teraz w najbliższej serii scenariuszowej, to kliknijcie właśnie w ankiecie wyspiarski klimat. Idziemy dalej. Odklikowanie miasta zrobiliśmy w 3 odcinki, pociągi zrobiliśmy w 10 chyba około. Domowe imperium też szybko poszło. Grupa porządkowa. Tego jeszcze nie robiliśmy. Jeszcze są dwa scenariusze, licząc z tym. W okolicy rozprzestrzenia się poważna epidemia grypy żołądkowej, a może koronawirusa. A problemy zdrowotne narastają. Musisz sprawdzić, co jest nie tak z miastem i rozważyć problemy, gdy miasto Rockvale... Czekajcie, czy teraz się będzie zmieniać? Nie, chyba jest... Tak, zmieniacie. O! Czy miasto Lakewood stało się z... aby stało się zdrowym miastem? No dobra. Warunki porażki. Stan konta poniżej 1 i populacja poniżej 1. To już nie jest natural disaster, więc tu chodzi bardziej o czyszczenie terenów. Z wiadomościeków. Osiągnie populację powyżej 75 tysięcy, średnie zanieczyszczenie wody pitnej poniżej 1%, czyli ma być czysta woda. I średni poziom zdrowia obywateli ponad 85%. To nie jest jakieś trudne, największym pewnie najdłużej by się szło do 75 tysięcy. Także tak to wygląda. Poza tym teraz jest prościej, mamy już większe pompy z ziemi do wyciągania, ale zawsze jakieś wyzwanie. Co my tu widzimy? Powierzchnia odpowiednia pod zabudowę 75%, jest trochę wody i ogólnie wszystkich surowców mniej więcej porówno. No i tak wygląda nasze miasteczko. Mamy już tutaj właściwie, no jak widzicie na starcie jakieś tam coś. No, możliwe, że są korki, w to nie wątpię, znaczy nawet są dosyć duże, jakieś te uliczki, no oczywiście to jest bez mass transit, bo to jest Green City z dodatku. I no i mamy ścieki i gdzie jest, i nasza pompa wodna oczywiście jest tutaj, czy tutaj możemy sobie zerknąć na wodę. Mamy ścieki, no zaraz się pewnie zaczną pojawiać, tak mi się wydaje. Także tak, jak widzimy, całe miasto nam choruje, co jest co najmniej złą nowiną. No i trzeba jakoś to miasto dosyć nieźle będzie rozwinąć. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o surowce, to zobaczmy sobie... ładny pas ropy, dobra, to wykorzystania w Industries. Tam jest ładna kopalnia, też by się zainwestowało.
Mamy pociągi, widzę. Taka jest nitka ta pociągowa, tak, to jest nitka pociągowa. Ok, i zobaczmy, jak jest z autostradami. Raz, dwa i trzy. Trzy autostrady nie jest źle, pociągowe no jest jeden i dwa. Nie wiem, czy jest jeszcze trzy i cztery, bo to był gdzieś indziej. No i z tego co pamiętam, też są statki i promy. No, no to całkiem niezłe. Ciekawe do rozważenia opcja na ratowanie znowu Green City był. Chociaż Natura 10 to może była jakaś odmiana, ale tak czy siak tak wygląda to miasto. Także jeżeli chcecie ten scenariusz, kliknijcie w ankiecie grupa porządkowa, idziemy dalej. No i tak, miasto Grodów, no to ostatnio wygraliśmy. No i zielona siła, zupełnie coś jeszcze innego z Green Cities też. Najwyższy czas zadbać o jakość powietrza w twoim mieście. Nie wiem zupełnie o czym ty mówisz. W scenariuszu tym należy zbudować miasto od podstaw i dopilnować, aby emisja dwutlenku węgla była jak najniższa, czyli pewnie zerowa, co nie? Warunki podażki. Stan konta poniżej 1. 100% produkcji elektrycznej ze źródeł zanieczyszczających, czyli jakbyście na przykład węgiel robili i tylko węgiel, to będzie źle. Średnie zanieczyszczenie gruntu powyżej 15%. No dobra, trzeba postawić projekt Eden i nie będzie problemu. Dobra. Osiągnie populację 50 tysięcy, no to chyba nie powinno być aż tak tragiczne. Produkcja energii elektrycznej na poziomie 500 MW. Postawi się elektrownię termojądrową. 100% produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jakieś tam wiatraki się postawi na tą elektrownię. To, no to nie jest taki jakiś długi, taki bardziej prosty bym powiedział scenariusz. A jak widzimy, surowce są wszystkie mniej więcej po równi, jest 79% powierzchni do zabudowy. No i wszystkie połączenia zewnętrzne powinny być. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o to miasto. Mamy linię kolejową, która się ciągnie obok, nie widzę drugiej nitki. Są trzy wjazdy autostradowe, jedna tu jest podłączona do starcie. I jak sobie możemy zobaczyć na... proszę bardzo. Mamy tutaj łososie głównie, nie gdzieś w innych rejonach, jakbyśmy sobie patrzyli. O, tam są sandrele, bardzo miło. I dalej, no tak, bo tu przecież płynie i tu nawet w niektórych miejscach jest tuńczyk, czyli najrzadsza ryba w grze. Dalej, jak sobie popatrzymy na nasze surowce, musiał pójść na okrągło, to mamy lasy, tam jest trochę ropy, kurczę, tamta ropa to jest ładna. Nie wiem, czy to nie jest jedna z tych mapek, którą już kiedyś widziałem. Nie, to nie jest ta mapka, którą widziałem już kiedyś. Dalej, tu jest dosyć duże, no jest surowców od groma, tak to bym powiedział. Nawet drzew jest, wszystkiego naprawdę industrii z pełną gębą. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o to miasto. Więc całkiem przyjazna lokalizacja na takie spokojne miasto, eko miasto. Czyli jeżeli chcecie ten scenariusz, to kliknijcie w ankiecie zielona siła, to jest ostatnia opcja w ankiecie. No i jeszcze raz sobie przejdźmy po wszystkich. Czyli mamy tak, kraina tornad, takie tornada, tam jakiś dosyć ładny, długi scenariusz na pewno. Dalej mamy tereny powodziowe, no to jakaś powódź, gdzieś tam trzeba byłoby się uciec, schronić. No i wiecie, też niezbyt duże miasto trzeba byłoby zbudować. Dalej mamy wyspiarski klimat, no to tsunami z każdej strony, małe wysepki, co tu może się ciekawego stać. I dalej mamy oczywiście grupa porządkowa, gdzie trzeba oczyścić miasto ze ścieków i innych rzeczy, które nie chcielibyśmy mieć w mieście, nie wiem, na przykład gdzieś tam szczajki by coś wywaliło, czy jakieś kolektory by się zepsuły, tego byśmy nie chcieli, tu będzie tego zwalczanie. No i oczywiście zielona siła, czyli zbuduj piękne eko bio miasto, gdzie masz energię, wszystko elektryczne, odnawialne, wszystko pięknie, zero zanieczyszczeń i bajka, cud malina. Także głosujcie, proszę bardzo, w ankiecie, macie 5 scenariuszy do wyboru i co tu dużo mówić, jak zagłosujecie, to jak będzie już tam dosyć duża ta liczba głosów, to ja nagram pierwszy odcinek i zobaczymy się już wkrótce w tej właśnie nowej serii. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, zostawcie w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To będzie Industries, później będzie polityka. Cześć!